Jak widzisz swój dalszy rozwój naukowy / zawodowy? Wydaje mi się, że też jakby rzeczą, którą bardzo lubię w swoich studiach, jest to, że z jednej strony mamy możliwość właśnie dwutorowego rozwoju, to znaczy z jednej strony jesteśmy włączani w różnego rodzaju działalność naukową, czy to w ramach naszych zajęć, czy to w ramach jakichś pozauczelnianych. Dużo osób chodzi na staże do Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych. Możemy bardzo dobrze rozwijać się naukowo, ale mamy też dużo możliwości zawodowych. Jeżeli ja w tym momencie z jednej strony jakby studiuję cały czas, ale w tym samym czasie pracuję jako ewaluator w biurze Zintegruj i wydaje mi się, że chciałbym to kontynuować. Z jednej strony chciałbym rozwijać swoją karierę naukową, chciałbym zacząć doktorat w przyszłości, z drugiej strony właśnie chciałbym kontynuować swoją pracę w ewaluacji. Zdecydowanie myślę, że swój rozwój zawodowy, swoją przyszłość zawodową już po ukończeniu socjologii wiąże z działalnością społeczną, z działalnością być może właśnie w dziedzinie polityk miejskich. Myślę, że to jest coś, co mnie interesuje zdecydowanie.